Państwo, czy są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Oświadczenie, oświadczenia i komunikaty. Kto z Państwa chciałby się oświadczyć i skomunikować? Pan Mateusz, Grosz, pierwszy, pan drugi, drugi, Kalomir. Dziękuję, zamykam listę. Proszę bardzo, Mateusz Grosz. Szanowni Państwo, ja muszę pytać, za mniej więcej tydzień, rozstrzygnąć przetarg na biurę. W związku z tym, że ja panu wiedziałem, że to jest tak na przełomie na marca, na tym, że przełomie tych miesięcy to są właśnie święta do pana, to propozycję taką, żebyśmy może zaryzykowali, spróbowali, a muszę się wszystko poprawić, nie wiem, mogę ten biurę to zadać, może nad tymi świętami. W związku z tym, w związku z tym, ja mam taką propozycję do państwa, żeby troszkę przyspieszyli pracę i żeby do 8 marca, czy nie do 15, ja super ważne stanowisko, do 8 marca wyprosił o wysyłanie tekstu do mnie, może się uda i nie jesteśmy za to. Jak pamiętają Państwo, na ostatniej sesji podjęliśmy uchwałę, w której przekazywaliśmy 500 zł na pilotażowy program monitoringu wiadomo komunikacji miejskiej. Był to pomysł Łukasza Matucha, mam nadzieję, że Łukasz dalej się tym pomysłem pilotuje. Łukasz wspomina, że kamera zostanie zamontowana w autobusie, który jeździ tutaj na siedzicy stopiące, a dzisiaj możemy w prasie przeczytać, że tego typu monitoring będzie miał zastosowanie wyłącznie w krótkich autobusach bez przegubowych. No i też pojawia się informacja taka, że problemem jest także to, że do kamer potrzeba innego zasilenia niż w prowadzonych pojazdach komunikacji miejskiej. Konieczne będzie więc zastosowanie transformatora. Tak się okazuje, że trzecia rzecz, Zigit nam podesłał ten wniosek zaopiniowany negatywny, ponieważ Zigit jest, że nie przeprowadza zakupów tego typu dla SPK. No, to ja w takim razie może na ten na tym spotkaniu było 3 inżynierów z takim sądzić na temat tego pomysłu. Pomysł mi się spodobał. Będą wolę na pewno realizować. Czy zostały te 5 tygodni, nie chcemy tego realizować, już szukamy kurhania. Problem polega na tym, że w przypadku drugich autobusów ta kamera może nie obejmować całości. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby wszystkie autobusy wyposażyć taki monitoring, wycofać je na powiedzmy jeden dzień, wszystkie autobusy i tramwaje, czyli powiedzmy połowę tramwaju i 5 autobusów. Święto pracy, bo że koszt przerobienia tego jednego autobusu to jest od 2 do 10 zł. Jeżeli załóżmy 10 autobus, granicze jest na tej podwodze, które są osiągane na tym budżecie. Nawet gdyby ten program pilotażowy, nawet gdyby ten program zakończył się sukcesem wyłącznie tylko w jednym autobusie, czyli nie wiem, właśnie są zainteresowani, to nie jest. Ja mogę. Nawet nie miałby teraz
formalnie można to chcielibyśmy dodatkowe środki na skutek grantu za usuwanie, znaczy się za sprawami. Znajdziemy jakąś tą drugą prawną, żeby nas wykorzystać, żeby wrócić stąd dane, ale bez naszego takiego większego udziału. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja bym prosił pana przewodniczącego o takie pismo do Wydziału Opiekuńczego zapytaniem o WZ dotyczącą ulicy Gdańskiej, to jest chyba na Alki. Dostaliśmy tam i została opiniowana bodajże wcześniej, była przez SKO uchylona ta decyzja 3 czerwca 2012 roku. Teraz Wydział Opiekuńczy wydał pozwolenie na WZ z 1000 roku, no i nie dostaliśmy żadnej informacji, jaka wysokość tej zabudowy i tak dalej, jaka jest proponowana. Więc prosiłbym bardzo tutaj. Dobra. I chyba tyle. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję, zamykam sesję. Bardzo dziękuję za uwagę.